Cześć. Mówi się, że narkotyki to zło. Ja uważam, że narkotyki to po prostu wielki błąd. Samo pojęcie narkotyków wzbudza wiele kontrowersji i nieporozumień, gdyż każdy człowiek rozumie je trochę inaczej. Dlatego warto zacząć od początku. Dawniej narkotykami określano wyłącznie substancje, które powodowały sen lub uśmierzały ból. Wynika to chociażby z greckiego słowa narkotikos, które znaczy oszałamiający, i narkos, które znaczy odrętwienie. Już encyklopedia z 1865 roku definiuje ciała narkotyczne właśnie jako substancje, które spożywa się, aby zminimalizować rozdrażnienie chorobowe, uśmierzyć ból czy spowodować sen. Współczesna encyklopedia Brytanika narkotykiem określa lek, który ma działanie uśmierzające ból, powodujące senność, który uzależnia fizycznie, a także czasem wywołuje euforię. Jest to zgodne z medycznym podejściem, gdyż współcześnie w medycynie narkotykami określa się wyłącznie leki opioidowe, takie jak morfina, kodeina, heroina, czy także syntetyczny metadon. Dlaczego więc tak wiele różnych substancji określamy mianem narkotyków? Wydaje się, że dla powszechnej świadomości, co jest narkotykiem, a co nie, największe znaczenie mają normy prawne. I wystarczy tutaj spojrzeć do słownika PWN, aby zobaczyć, że narkotyki są to wszystkie substancje, które mają charakter uzależniający, które zostały zakazane, których handel i dystrybucja została zakazana przez normy prawa międzynarodowego. Problem z narkotykami mamy głównie po polsku, gdyż w języku angielskim jest takie pojęcie, które jest dużo szersze i bardziej pojemne. Jest to określenie psychedelic drugs. I trzeba pamiętać, że po angielsku drug to znaczy lek. I dopiero dodanie do niego, do drugiego słowa, powoduje, że jego znaczenie troszkę się zmienia. Encyklopedia Brytanika mianem drugs określa wszystkie substancje chemiczne, które wywierają wpływ na funkcjonowanie istot żywych czy organizmów, takich jak bakterie i grzyby. Substancje te wywierają pozytywny, jak i negatywny wpływ, ale decyzja, kiedy i jak je stosować, zależy od bilansu korzyści i strat. Wydaje się dziwne mówić w języku polskim leki, ale jeszcze w 1901 roku w encyklopedii mieliśmy takie określenie jak leki narkotyczne i była to grupa dość zróżnicowanych w swoim działaniu substancji, takich jak opium czy konopie indyjskie. Dlaczego wspominam o tak starych encyklopediach? Bo w kolejnej już, wydanej kilka lat później, pojawiło się słowo narkotyki i oznaczało wszystkie substancje i ich przetwory, które zostały zakazane przez prawo. Więc tutaj widzimy, jak dość łatwo można zmienić definicję tego, co uznajemy za narkotyki. Cieszy zatem fakt, że współcześnie Światowa Organizacja Zdrowia określa mianem narkotyków wyłącznie substancje takie jak opium i uważa, że używanie tego terminu dla takich substancji jak LSD, konopie czy kokaina jest niewłaściwe i sprzeczne z ich właściwościami farmakologicznymi. Zatem jakiego słowa najlepiej używać? Moim zdaniem substancja psychoaktywna jest najlepszym określeniem. Jest to jakakolwiek substancja, która ma potencjalne właściwości zapobiegania lub leczenia chorób oraz mogąca się przyczynić do poprawy stanu fizycznego lub psychicznego człowieka. Substancje psychoaktywne to jest fascynujący temat, jest ich tak dużo, że jeżeli macie jakieś, które lubicie najbardziej i chcecie, żebym w pierwszej kolejności o tym nagrał film, napiszcie proszę w komentarzach. A jeżeli film Wam się spodobał, to proszę zasubskrybujcie kanał, będziecie wtedy na bieżąco. Polubcie, udostępnijcie jakiemuś znajomemu, bo edukacja społeczeństwa to jest rzecz, którą musimy my zrobić. Nikt tego nie zrobi za nas.